Dzisiaj będziemy opowiadali sobie o komentarzu, który ma największą ilość łapek w górę w całej historii YouTube'a. Ale jeszcze tutaj dopowiem, że komentarze, które mają największą liczbę łapek, zazwyczaj są na filmach, które mają największą liczbę wyświetleń. No bo na przykład jeżeli wy napiszecie komentarz, który będzie naprawdę genialny pod filmem, który będzie miał tylko 20 wyświetleń, to raczej nikt z tych 20 osób nie załapkuje tego komentarza. Więc jak się możecie spodziewać, najwięcej wyświetleń na YouTubie zwykle mają piosenki, bo ludzie oglądają je wiele razy i dużo osób tego słucha. A więc najpopularniejsze komentarze będą właśnie na piosenkach. Tak w sumie to na początku nie powiem wam, jaki był najbardziej łapkowany komentarz w historii ludzkości, bo będę zaczynał od tych najmniej łapkowanych i będę przychodził coraz bardziej w górę, tak abyście to wszystko zobaczyli. A więc jedna z najpopularniejszych TikTokerek nagrała swoją piosenkę, którą wrzuciła na YouTubie i pod tym napisała komentarz "Thank you everyone who watched the premiere", czyli dziękuję wszystkim, którzy oglądali na premierze, i ten komentarz zdobył ponad 500 000 łapek w górę. Dość dużo, ale nie jest to aż tyle w porównaniu do tych właśnie najpopularniejszych komentarzy, które zdobywają największą ilość łapek w górę. I jeszcze tutaj dopowiem, że nie udało mi się znaleźć żadnego polskiego komentarza, który by miał jakąś większą liczbę łapek w górę, ponieważ w Polsce no trudno, żeby jakikolwiek film miał już więcej niż 100 tysięcy łapek w górę. Co prawda muzyki mają dość dużo, ale jeżeli byście się właśnie zastanawiali, ile ma mój najbardziej łapkowany komentarz, to teraz właśnie wyświetla wam się na ekranie i ma on aż tyle łapek w górę. Co prawda jest to mój największy rekord i ten komentarz jest po poprzednim odcinkiem, także możecie go sobie zobaczyć. I jeszcze mam dla was małą prośbę. Pod tym odcinkiem napiszę komentarz o treści M&M i chciałbym, żeby on miał absolutnie najwięcej łapek w górę. Każdy, kto teraz ogląda ten film, chciałbym, żeby zostawił łapkę w górę na tym komentarzu. Zobaczymy, ile łapek w górę uda nam się dobić. Może pobijemy rekord świata, no ale zobaczymy. Okej, lecimy dalej. Jest taki twórca muzyki jak Marshmello, dosyć popularny, i on kiedyś nagrał taką piosenkę, która dzisiaj ma już 2 miliardy wyświetleń, ale 2 lata temu właśnie przebiła próg 1 miliard wyświetleń i ten właśnie twórca postanowił skomentować ten film i napisał taki komentarz "miliard" i taka fajeczka, że już właśnie ten film zdobył to 1 miliard wyświetleń. Załapkowało to ponad 600 tysięcy osób i ten twórca także przypiął ten komentarz, a więc za każdym razem wyświetlał się on jako pierwszy. Okej, następny komentarz będzie dosyć śmieszny, ponieważ zobaczcie sobie tutaj. Jeden gościu wrzucił taki film jak "Najszybciej mówiący mężczyzna na świecie", śpiewa i to jest jakaś muzyka, w 20 sekund. I ten film ma ponad 100 milionów wyświetleń, co prawda nie jest to muzyka, ale komentarz jest naprawdę trafny. Bo zobaczcie sobie, jak ten goście po prostu mówi, który jest pokazany na filmie. Jeden gościu dodał komentarz, jak każdy nauczyciel mówi, kiedy robisz notatki. Myślę, że żart jest tak prosty, że chyba każdy go zrozumie. No, no i tutaj nic chyba więcej nie trzeba oddawać. Okej, no i tutaj zaczynają się już dość grube komentarze, które mają powyżej 1 miliona łapek w górę. Tutaj jest komentarz akurat PewDiePie'a, który skomentował MrBeast'a. Jeżeli nie wiecie, kim jest PewDiePie i MrBeast, to musieliście żyć przez ostatnie lata pod kamieniem, ponieważ MrBeast to jest jeden z największych youtuberów, tak samo jak PewDiePie. I na kanale MrBeast Shorts pojawił się taki 15-sekundowy krótki filmik, gdzie MrBeast z kolegami mówi coś takiego, żeby PewDiePie skomentował jego film, ponieważ dopóki nie skomentuje tego filmu, to on i koledzy nigdzie się nie ruszają. No i oczywiście PewDiePie po jakimś czasie skomentował ten film, nie rozumiem, co mam dokładnie zrobić. I ten komentarz zebrał ponad 1 milion łapek w górę, także naprawdę jest fajnie. I w ogóle powiem wam, że to nie jest coś takiego, że ja wybieram te komentarze i segreguję od najmniej do najbardziej łapkowanego, tylko ja po prostu wybieram te, co chcę. Pominąłem jakieś 20-30 komentarzy i po prostu daję wam tylko te najciekawsze, bo jakbym miał dawać te wszystkie 30 czy tam 40 najbardziej łapkowanych komentarzy, no to zabrakłoby na mnie. A też nie chciałbym, żeby ten odcinek był taki długi, a też nie chciałbym, żeby był taki krótki. Więc no, lecimy dalej. Następny komentarz, co ciekawe, jest od MrBeast'a. I jeden z jego widzów, który już ma aż 230 tysięcy subskrypcji, napisał mu komentarz 5 lat temu. I ten komentarz brzmiał tak: czy zapamiętasz mnie, jeżeli będziesz sławny? I co dziwne, 5 lat temu MrBeast jeszcze nie był sławny. Tak samo nie był sławny ten gościu, który teraz to nagrywa. I później MrBeast odpisał mu, że będzie go pamiętał. W skrócie, MrBeast o nim zapomniał, a ten gościu stworzył gigantyczny kanał, który ma już 200 tysięcy subskrypcji. I ten właśnie gościu wrzucił to na swój kanał, a MrBeast mu napisał, że naprawdę go nie pamięta. I ten komentarz zdobył prawie 1,5 miliona
łapek w górę. I ten komentarz jest na czwartym miejscu najbardziej łapkowanych komentarzy w historii, dlatego teraz wreszcie przechodzimy do miejsca trzeciego. Okej, a więc jak tutaj zaczynamy topkę, top 3 najbardziej łapkowane komentarze, to te komentarze muszą znajdować się pod naprawdę super popularnymi filmami. Komentarz, który jest na trzecim miejscu, został napisany pod legendarnym filmem Me at the Zoo. I ten film ma ponad 100 milionów wyświetleń i jeżeli ktoś by jeszcze nie kojarzył, jest to najstarszy film na całej platformie YouTube. I właśnie użytkownik, a właściwie Zoo, zatytułowany San Diego Zoo, napisało komentarz: jesteśmy tak szczęśliwi, że nakręcono tutaj pierwszy film na YouTube. I właśnie w tym San Diego Zoo został nakręcony film pod tytułem Me at the Zoo, czyli najstarszy film w historii YouTube'a. Następny komentarz został napisany pod pewną muzyką, która ma już prawie 250 milionów wyświetleń i komentarz, który został pod nią napisany, ma 1,7 miliona łapek w górę. Ale, co ciekawe, nie został on napisany po angielsku, więc wam go nie przetłumaczę. Lecimy dalej. I wreszcie, numer 1. Najbardziej łapkowany komentarz w całej historii. Ma on prawie dwa razy więcej łapek w górę niż poprzedni, ponieważ ma ich 3,2 miliona. Ale, co najciekawsze, jeżeli sobie wejdziecie na film, pod którym został napisany ten komentarz, to o dziwo nie znajdziecie tego komentarza, ponieważ się on nie wyświetla. I bardzo dużo osób myślało, że został on usunięty. Ale nie został on usunięty i stała się tutaj dość dziwna rzecz, ponieważ istnieje coś takiego jak algorytm komentarzy i on stara się zrobić coś takiego, aby wyświetlić najlepsze komentarze u samej góry, ale z drugiej strony, żeby nie było coś takiego, że same najbardziej łapkowane komentarze się pokazują u góry, a jeżeli pojawi się jakiś nowy, fajny komentarz, to on będzie ukrywany gdzieś tam z tyłu, więc komentarze, które już mają bardzo dużo łapek w górę, nie mogą być cały czas u samej góry, tylko co jakiś czas muszą schodzić na dół. I tak właśnie stało się z tym komentarzem, że algorytm go ukrył po to, aby na jego miejsce mogły znaleźć się inne komentarze, które być może są lepsze. I mało osób o tym wie, ale można wysłać link z komentarzem. Ja właśnie zdobyłem taki link i dzięki temu linku, który zresztą też pewnie macie w opisie, możecie sobie właśnie zobaczyć ten komentarz, bo tak to nie ma innej opcji, aby go zobaczyć. I ten komentarz został napisany pod muzyką, która ma ponad miliard wyświetleń, a twórca tego komentarza ma prawie 5 milionów subskrypcji i nagrał o tym film. No i w sumie mogliście się zastanawiać, co oznacza ten komentarz. Otóż już wam to wyjaśniam. Ten właśnie youtuber, który napisał ten komentarz, zrobił taką małą parodię tej właśnie muzyki i to jest jego najpopularniejszy film na kanale, ponieważ on już ma 85 milionów wyświetleń. No i w 2019 roku, kiedy YouTube wypuściło swój Rewind 2019, ten gościu pojawił się tam przez kilka sekund. No i żart jest też dość prosty do zrozumienia, ponieważ piosenka ma tytuł Bad Guy, czyli zły gościu, a on tam dodał jedną literkę Bald Guy, czyli łysy gościu i właśnie napisał: jestem łysym gościem i każdy, kto spojrzał na jego profilowe, mógł zobaczyć, że on jest właśnie łysy. I ten komentarz jako pierwszy zdobył milion łapek w górę. No i ten gościu ogłosił to wszystko na Twitterze oraz dopisał, że chciałby od YouTube'a złoty przycisk za ten właśnie komentarz. Jako żart oczywiście, bo jak sam mówi, nigdy nie przypuszczał, że to się właśnie stanie. Ten gościu następnie podał swój adres YouTube'owi i YouTube właśnie wysłał mu taki przycisk, który teraz możecie zobaczyć na swoich ekranach. To by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę pod komentarzem, który znajduje się pod tym filmem. Zostawcie łapkę w górę też pod tym filmem. Subskrypcję. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Elo!